Witam. W tym poradniku zajmiemy się podstawową diagnostyką pompowtryskiwaczy w popularnych silnikach 1.9 TDI. Przechodzimy do programu MaxEQ oraz łączymy się ze sterownikiem silnika, gdzie ukrywają się potrzebne nam parametry. Po połączeniu się ze sterownikiem wchodzimy na zakładkę parametry bieżące i tutaj ukazuje się lista parametrów, które jesteśmy w stanie weryfikować na żywo podczas pracy silnika. W celu weryfikacji pracy pompowtryskiwaczy zaznaczamy odpowiednio parametry grupy 13, czyli korekcję wtryskiwanego paliwa na wszystkich czterech cylindrach. Po zaznaczeniu wszystkich tych okienek klikamy na ikony odczytu parametrów bieżących. Pojawią się nam wszystkie parametry, które odczytujemy na żywo, podczas pracy silnika. Kluczowe jest oczywiście, aby podgląd wykonywać na włączonym i rozgrzanym silniku oraz wyłączonymi podzespołami typu radio czy klimatyzacja. Pierwsza grupa, która nas interesuje, to korekcja dawek paliwa. Przyjmuje się, że wartości powinny mieścić się w granicach plus minus 2,8. Oczywiście idealna wartość to taka, w której suma korekcji jest równa 0, lecz w praktyce pojawiają się delikatne odchyłki. Duże rozbieżności natomiast mogą sugerować uszkodzenia pompowtryskiwacza lub nieszczelność w samym cylindrze. Wartości w granicach plus minus 1,5 mogą sugerować wstępne problemy na konkretnym cylindrze i będą wymagały obserwacji lub głębszej diagnostyki. Następna grupa, która nas interesuje, odpowiada za ocenę stanu elektrozaworu pompowtrysku. Podczas pracy silnika na obrotach jałowych, jak i podczas dodawania gazu, we wszystkich blokach wartość powinna wskazywać 0. I jedynie podczas puszczenia pedału przyspieszenia wartość ta powinna wskazywać liczbę 4. W innym przypadku, jeżeli wartości nie są równe 0, możemy brać pod uwagę problemy z wysterowaniem elektrozaworu, czyli przykładowo zapowietrzony układ paliwowy lub przerwa w obwodzie wiązki pompowtryskiwaczy. Kolejna grupa to tak zwane bipy, a właściwie odchyłki otwarcia elektrozaworu od wartości, którą ustalił producent. Wynik idealny w tej grupie to 0, natomiast w praktyce w silnikach diesla 1.9 TDI wartość powinna utrzymywać się w granicach plus minus 30. Każde wartości poniżej minus 60 mogą sugerować problemy z pompą tandemową czy zapchanym filtrem paliwa. Ogólnie jest to usterka związana raczej z niedostateczną ilością paliwa w pompowtryskach. Natomiast każda wartość powyżej plus 60 może sugerować awarię samego pompowtryskiwacza. Wszystkie te pomiary z ostatniej tabeli należy wykonywać podczas utrzymywania pracy silnika na obrotach rzędu 3000. Jest jeszcze jedna opcja przygotowana w programie MaxEQ, która umożliwia podgląd tych wszystkich parametrów naraz. Znajdziemy ją przechodząc do zakładki Adaptacje, a następnie wybierając pozycję o nazwie Monitoring wtryskiwacza. W tym oknie uruchomią się wszystkie wcześniej opisywane parametry naraz, natomiast częstotliwość ich odświeżania może być nieco dłuższa ze względu na ograniczenia przepustowości danych po stronie pojazdu. Mamy tutaj również dostępne krótkie opisy poszczególnych bloków pomiarowych, które mogą się przydać przy braku wiedzy na temat wyświetlanych parametrów. Podsumowując, trzy powyższe zestawy parametrów pomagają mu we własnym zakresie ocenić pracę każdego pompowtryskiwacza. Ja natomiast od siebie dodam, że bezpośrednią diagnozą problemu z układem paliwowym powinien zająć się doświadczony mechanik. Parametry te mogą nam jedynie sugerować, gdzie szukać przyczyny lub po prostu ocenić stan silnika przed zakupem czy w momencie, gdy podejrzewamy jakieś problemy. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem podstawową diagnostykę układu pompowtryskiwaczy. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do udzielania się pod filmem. Pozdrawiam.